Przełom 10 maja na Płotka, nie miejmy tu żadnych złudzeń, na morderczy opór. Już go słychać zresztą. Dzisiaj dwa dni, mówimy dwa dni po tych, a właściwie jeden dzień po ogłoszeniu wyników wyborów. Napotka na morderczy opór tej panującej od 7 lat w Polsce kliki i jej mocodawców. I to znowu ten opór, na który ona natrafia. I to, że przeciwko temu oporowi udaje się nam torować sobie drogę. To znowu ma znaczenie ponadpolskie, nie tylko tutaj nasze krajowe. Istotą panowania tej kliki był stojący za nią i reprezentowany przez nią potężny trójsojusz. Trójsojusz. Co to za trójsojusz? Zły trójsojusz. A ten zły trójsojusz tworzył rodzima biurokracja, czyli aparat państwowy, ci właśnie kompradorzy, to jest pierwszy człon tego trójsojuszu, biurokracja, sprzężona interesami rozmaitymi, z jednej strony z międzynarodówką kapitału, czyli z plutokracją, biurokracja, tu sprzężona z plutokracją, a z drugiej strony sprzężona z drugą międzynarodówką lewactwa, światowego lewactwa, czyli neokomuna. Bo jak już wiele lat temu powiedział ten niszczony przez Gazetę Wyborczą Jarosław Marek Rymkiewicz, komunizm nie zginął, nie umarł, on mutuje. To on powiedział lat temu 20 albo więcej niż 20. A my teraz tę mutację widzimy. Obumarł na wschodzie, zmutowany odrodził się na zachodzie, w Brukseli i w Nowym Jorku. Dlatego ludzie są tak kompletnie zdezorientowani, że to zawiało z zupełnie innej strony. A to jest to samo. Te trzy ogniwa sojuszu, biurokrację, plutokrację i neokomunę. Trzy ogniwa. Biurokracja, plutokracja, neokomuna. Łączy wspólne ich dążenie do zniszczenia podstawy cywilizacji Zachodu. A tę podstawę stanowią po pierwsze chrześcijaństwo, po drugie demokracja, a po trzecie wspólnoty narodowe. Te trzy elementy tej cywilizacji Zachodu, na których ona się opiera, ten trójsojusz chce zniszczyć. One mu władzą. Przykładem tego ataku na te podstawy chrześcijaństwa, demokracji i poczucia narodowego, no jest zupełnie świeży przykład na to. Podpisanie przez prezydenta Komorowskiego niedawno temu tak zwanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Ustawy stanowiącej zupełnie jawnie zamach na chrześcijaństwo i na demokrację jednocześnie. Komorowski niby początkowo się krygował, bo on wiedział, że to mu dobrze nie zrobi w wyborach, ale podpisał.
Dlaczego? No bo jest wykładnikiem tego trójsojuszu, o którym mówię. Nie miejmy więc złudzeń. Czeka nas ciężki bój. I różnie jeszcze być może. Bo ten trójsojusz jest bezwzględny i nie cofnie się przed żadnym chwytem i przed żadnym łajdactwem, jeżeli tylko będzie mógł liczyć, że mu to jeszcze ujdzie płazem. Bo on jest w gruncie rzeczy tchórzliwy. A jego siła bierze się nie tyle właśnie z jego wewnętrznej mocy, ile ze słabości naszego oporu. A ta słabość przełamała się 10 maja i opór się pojawił. Cokolwiek będzie, proszę Państwa, 10 maja 2015 roku nic już nie wymarzę i nic nie cofnie. Tu zadziałała demokracja. Naród przemówił, a jego usta dziś to Andrzej Duda i Paweł Kukiz. Ten homonowóz, którego się nikt z nas nie spodziewał. Oby ich tylko nie spotkało coś złego. Na koniec tych moich uwag na kanwie tego wielkiego wydarzenia sprzed 2 dni chcę jeszcze słowo powiedzieć na temat pana Kukiza, którego debiut polityczny był zaskoczeniem przecież nie tylko dla mnie jednego. Tyle o nim wiem, co widziałem i usłyszałem w jego wystąpieniu 10 maja, tam wtedy wieczorem po ogłoszeniu wstępnych wyników i po ogłoszeniu, że ma 20% głosów. Potężne poparcie. Potężny mandat narodu. Byłem w stosunku do niego mocno sceptyczny, powiem, przed tym, gdy usłyszałem, że jest taki kandydat. Myślałem, że to jest ta sama kategoria, co jakaś tam ta pani Ogórek czy pan Korwin-Mikke. A po tym jego wystąpieniu zmieniłem zdanie. I o tym chcę powiedzieć. Bo odniosłem wtedy niespodziewanie dobre wrażenie. Czy słuszne, to przyszłość pokaże, ale chcę tylko Państwu się podzielić tym moim wrażeniem. On będzie musiał wprawdzie zmienić trochę swoje, jak mówią Francuzi, emploi. To znaczy sposób zachowywania się w takich publicznych wystąpieniach. Zmienić go z mniej estradowego na bardziej stosowny dla trybuna politycznego. Polegało to chociażby na tym, że trybun mniej się rusza niż aktor na scenie. Prosta rzecz, można się tego nauczyć. Otóż w tym wystąpieniu, to chcę na koniec powiedzieć, ujęły mnie zwłaszcza u pana Kukiza 2 rzeczy. Primo. To jego oświadczenie, które tak tam rzucił. Nie rzucił, złożył. Mnie nie kupią. Mi zabrzmiało to wiarygodnie. I myślę, że tak samo wiarygodnie zabrzmiało to w uszach tych młodych, którzy go tak poparli masowo. Bo ci młodzi, co go tak masowo poparli, mają dość korupcji. Tego raka, który właśnie był hodowany pod kloszem tuskowskim.
który niszczy naszą państwowość. Tego raka korupcji popierał w Trójsojusz, o którym mówiłem. Bo ten Trójsojusz opiera się na jednej prostej zasadzie. Na zasadzie, że wszyscy są do kupienia. A tu usłyszeliśmy, być może wszyscy, ale Kukiz nie. W takim oświadczeniu i w takim zamiarze politycznym jest siła. A drugie, co mnie u pana Kukiza ujęło, chociaż ja sam, żeby nie było wątpliwości, stoję niezawodnie i niewzruszenie za panem Dudą. Z różnych powodów, o których tutaj nie ma nawet potrzeby mówić, bo są dość oczywiste. Drugie, co mnie u pana Kukiza ujęło, to ta jego apostrofa do ojca. Apostrofa, czyli odwrócenie się od audytorium i zwrócenie do jakiejś osoby z boku. Tam ojca nieobecnego. Apostrofa do ojca. Tato. Tak zapamiętałem, może nie dosłownie cytuję, ale sens na pewno taki był. Tato powiedział, to, że tu stoję, zawdzięczam Tobie. Może się tu mylę i źle tę apostrofę zrozumiałem, ale zabrzmiało mi to jak głos powracającego do domu syna marnotrawnego. Tego, o którym mowa w tej słynnej przypowieści w Ewangelii według świętego Łukasza. Powiadam, może się w tym zrozumieniu tej apostrofy mylę, ale może się nie mylę. Frekwencja wyniosła 49%. Mówią, że strasznie niska. Ona nie jest strasznie niska. Ona jest normalna. Ona jest normalna w gnijącej demokracji. I to, ja myślę, jest jeszcze efekt tego, bo trzeba to oceniać według pewnej miary. Co znaczy nie te 49%, którzy poszli, tylko tych 51%, które nie poszły do tak ważnych wyborów. Dla mnie taką miarą są wybory z 4 czerwca 1989 roku. Tutaj można powiedzieć, że ludzie byli zniechęceni, bo ci, którzy nie idą do głosowania, w tym wypadku tych 51%, dzielą się na dwie kategorie, które trzeba wyraźnie odróżniać. Pierwsza kategoria to są obojętni. Ci, których to wszystko nie obchodzi w ogóle. A druga kategoria to są zniechęceni, którzy nie są obojętni, tylko którzy nie utracili wiarę, że cokolwiek to ich, ten ich udział tutaj pomoże. Otóż dla mnie taką miarą są te wybory z 4 czerwca 1989 roku, pierwsze w Polsce wolne wybory, demokratyczne wybory, pierwsze prawdziwe, po 45 latach. I to takie wybory, w których się decyduje sprawa absolutnie zasadnicza, niepodległość czy podległość Polski. Frekwencja wtedy wyniosła 62%. 38% nie poszło, czyli przeszło 1/3 narodu. Otóż wtedy nie można powiedzieć, że oni byli zniechęceni jakimiś wyborami, bo po raz pierwszy w ogóle mieli takie wybory. Czyli to byli wszyscy ci tej pierwszej kategorii obojętni.
Otóż ja myślę, że to jest pewnie stała takiej chorującej wewnętrznie demokracji, taka jak są stałe fizyczne, pewnie wielkość stała, tak samo to jest wielkość stała, że gdzieś jedna trzecia jest obojętna. To jest polityczny martwy balast. Ich nic nie obchodzi. Tutaj nie była jedna trzecia, tutaj było więcej, tu była prawie połowa, czyli jedna trzecia plus jedna szósta, to daje razem połowę. Więc jedna szósta wyborców to są ci zniechęceni, którzy nie poszli. Na tych bym liczył, że z tego zniechęcenia się otrząsną, jak się przekonają, że sprawa rzeczywiście ma widoki i pójdą za dwa tygodnie zagłosować i zagłosują jak trzeba. I jeszcze ostatnie krótkie pytanie i informacja. W porannych wydaniach dzisiejszych trzech ważnych czasopism, gazet Financial Times, Frankfurter Allgemeine Zeitung i Süddeutsche Zeitung pojawiły się już artykuły krytykujące zarówno pana Dudę jako marionetkę Kaczyńskiego, jak i zdziwienie wobec Polaków, że tak dobrze jest, a oni zdecydowali inaczej. Proszę państwa, no czyż możemy mieć piękniejsze potwierdzenie i piękniejszą ilustrację tego, o czym przed chwilą mówiłem? Mocodawcy kompradorów są ciężko zaniepokojeni, że ich kompradorzy są zagrożeni tutaj. Trójsojusz zadziałał. Pomyślcie państwo, trzy czołowe pisma, dzienniki europejskie. Financial Times, Frankfurter Allgemeine, Süddeutsche Zeitung. Jednym głosem za Komorowskim przeciwko Dudzie. Polacy, zastanówcie się, co to znaczy. To oni w polskim interesie występują? To Duda i my w tym interesie występujemy.